Cześć, stwierdziłam, że znowu do Was dzisiaj pogadam i znowu nakręcam telefonem. Wiem, że ktoś wspomniał, że jakość jest kiepska, ale ze względu na to, że kręcę ten vlogmas i tak jestem spóźniona jeden dzień i że chcę to jakoś kontynuować, nagrywanie kamerą i później wrzucanie w edycję, to wszystko zajęłoby mi troszeczkę za dużo czasu. Poza tym załadowanie tego wszystkiego też czasu zajmuje i ja niestety jestem zabiegana, dlatego myślę, że na razie ponagrywam telefonem, a jak się skończy vlogmas, to oczywiście wrócę do tych wszystkich nagrywanych filmów, nagrywanych kamerką. I co? Co Wam chciałam powiedzieć? Wróciłam właśnie z siłowni, jak zwykle. Jestem cała... Wyglądam, jak wyglądam. I stwierdziłam, że do Was właśnie troszeczkę pogadam. Jestem strasznie zajęta. Jutro jedziemy w nocy do Polski i mam strasznie dużo spraw na głowie. Wróciłam dzisiaj na siłownię po 2 tygodniach praktycznie, gdyż przez ten czas, jak byłam chora, nie byłam. I co, nie miałam dzisiaj aż tak dużo siły, ale wróciłam. I wróciłam na siłownię, na którą kiedyś chodziłam kilka lat temu. I fajnie jest, powiem Wam, że tak fajnie jest wrócić na siłownię i widzieć te same twarze, które chodziły na tą siłownię kilka lat temu. Bo ja na tą siłownię chyba chodziłam jakieś 3 lata temu, jak zamknęli moją i przyjeżdżałam tutaj na tą dzielnicę. Na pewno to było jakieś 3 lata temu, 2,5, bo pamiętam, że dla Was kręciłam, nawet jak jechałam w deszczu troszeczkę dalej autobusem, musiałam dojeżdżać. A teraz wróciłam na tą siłownię. Muszę się do niej przyzwyczaić troszeczkę. Ona jest troszeczkę większa niż tamta, ale ja tamtą jakoś chyba bardziej mi się podoba. Są bardzo podobne, bo to jest ta sama sieć. I jedyne co, to ludzie są tacy bardziej chyba przyjaźni, taka jakby rodzina taka siłowniowa tutaj jest i wszyscy dzisiaj, właśnie dużo osób było dzisiaj tych, które, pomimo tego, że nie było dużo osób, nie było, siłownia była dosyć pusta, ale było dużo osób z tych, które kiedyś chodziły, z którymi tam kiedyś się trzymałam, gadałam i fajnie powiedzieli mi, że w końcu wróciłam tu, gdzie przynależę, do tej siłowni i wszyscy się ucieszyli, bardzo, bardzo to było miłe. Także naprawdę, naprawdę fajnie. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Jutro jadę do Polski, jeszcze muszę walizkę wyciągnąć. Jutro będę miała w ogóle już taki zabiegany dzień strasznie. A chcę jeszcze pojechać, odebrać zasłony. Zamówiłam, pytałam się Was właśnie o zasłony i ktoś mi powiedział, że w Nexie są i z Nexta zamówiłam jedne zasłony do mojej sypialni. Zobaczymy, czy kolorystycznie będą mi pasować do mojej narzuty na łóżku, taką chciałam, takie chciałam, w takim podobnym kolorze. Jeśli nie, to zawsze mogę je oddać. Do małej, do pokoju będę szukać zasłon. Też już znalazłam zasłony, ale tak się zastanawiam. Znalazłam w sumie 2 pary. Chcę limonkowy kolor. W ogóle chcę jej pokój zrobić, właśnie ma białe meble i chcę taki limonkowy kolor do tego, dlatego że mam już takie dodatki, jakieś tam lampki, pierdoły, poduszeczki. Miałam już wcześniej takie i nie chcę jej robić na jakoś taki cukierkowy różowy. Jak będzie starsza, jak będzie chciała mieć pokój różowy, to nie ma problemu, zrobimy jej różowy pokój. A teraz zrobię taki zielony, bo nie chcę tak standardowo właśnie, że dziewczynki na różowo. Myślę, że zielony będzie taki bardzo taki zielony, limonkowy. Będzie taki bardzo pozytywny kolor. I z białym właśnie fajnie się łączy i zamówiłam do niej taki fotel, taki półokrągły jakby. I on jest właśnie taki jasny, limonkowy, to też nie jest taka żarówa, ale taki fajny kolor i zamówiłam to i właśnie chcę do tego zasłony. Teraz zasłony, no i fotel mieli mi dostarczyć wczoraj nie dostarczyli, jak zadzwoniłam do nich, stwierdzili, że nie mogli znaleźć kodu, a że to jest nowo wybudowany blok, nowe miejsce, dlatego nie ma jeszcze na GPS-ie, nie mogą tego znaleźć, ale osły po prostu mogli do mnie zadzwonić, mogłam ich pokierować. Dzisiaj zadzwoniłam i ich opieprzyłam, mam nadzieję, że jutro dojdzie, bo jak nie, to dopiero będą musieli dowieźć po nowym roku. Sofa też przyjdzie po nowym roku do dużego pokoju, ale no i właśnie, no i z tymi zasłonami, tak do małej się zastanawiam, znalazłam w B&Q takie limonkowe i gdzieś jeszcze indziej, tylko te w B&Q nie są lined, jak się mówi, że nie są takie, że bo do siebie do pokoju zamówiłam takie, które są dosyć grube, mają tą podszewkę, chyba tak się nazywa,
że nie prześwituje światło. Ale z kolei u Ariany w pokoju okno jest dosyć wąskie, bo u mnie jest strasznie szerokie, bo ja mam balkon też. I u niej właśnie jest węższe okno. Wesley musi jeszcze tak zainstalować karnierz w sypialni i u Ariany w sypialni. Zainstalował tutaj w dużym pokoju. Do dużego pokoju jeszcze nie znalazłam żadnych zasłon i nie będę się z tym spieszyć. Poczekam, aż sofę dostanę i wtedy będę wiedziała, jak kolorystycznie mniej więcej co chcę. Dlatego tak, chcę jutro pojechać, żebyśmy pojechali te zasłony odebrać. I co jeszcze? I chciałam bardzo do kina iść. Wesley chce iść na Gwiezdne Wojny. Chciałam iść do kina, bo dawno nie byłam w kinie przez tą całą przeprowadzkę. Kiedyś właśnie chodziliśmy co tydzień. Kiedyś, zanim Mariana się urodziła, to chodziliśmy więcej niż raz w tygodniu. A teraz nie byliśmy, no dawno nie byliśmy, bo, no bo ta przeprowadzka, to wszystko strasznie dużo na głowie. I chciałam do kina jeszcze iść przed tym, przed samym wyjazdem, bo mama ma przyjechać. Także, no i zasłony odebrać. Tam, gdzie jest kino, z Nexta zamówiłam, już Wam mówiłam, chyba się powtarzam, jestem zmęczona i już nawet nie wiem, co mówię. Następna rzecz, jaką prosiliście mnie w wielu filmach, w komentarzach, o linki pod te zabezpieczenia dla dziecka, są już pod tym filmem, także miałam o tym wcześniej wspomnieć i też zapomniałam. Także tak, do Maja, do pokoju będzie taki limonkowy kolor. No i to okno jest węższe, widzicie, urywam wątek i po prostu gadam chaotycznie, nie wiadomo o czym. No i okno jest wąskie u Ariany w pokoju, dlatego stwierdziłam, że jak te zasłony, one będą tak dosyć gęsto siedzieć i zresztą tam są żaluzje też, mamy wszędzie żaluzje takie pionowe, także jedynie co to prześwituje tak na około troszeczkę. No i kiedy one się tam ruszają, bo tutaj jest też wentylacja w tych nowych budynkach wszędzie. Jest super, naprawdę, powietrze po prostu krąży, nie jest takie zamulone. No i co? I chcę właśnie, tak się zastanawiam, że tamte nie mają, te, które mi się podobają, nie mają podszewki, ale stwierdziłam, że jak to okno jest wąskie, to one będą tak dosyć gęsto siedzieć, więc to też będzie okej. Okay. Poza tym są te żaluzje pionowe. Okej, okay. To o tym. Spakowałam prezenty, jutro muszę walizki wyciągnąć i muszę się spakować. Pakowanie jest najgorsze, nienawidzę się pakować. I powiem Wam, że tak jak lubię do Polski jeździć, tak teraz tym razem przez to, że jeszcze się do końca nie wiem, jakoś tutaj nie ogarnęłam po prostu z tym mieszkaniem, to tak najpierw chciałam zakończyć wszystko, tutaj się ogarnąć, chociaż i tak już w dużym pokoju wygląda dużo, jest teraz miejsca, ponieważ dużo rzeczy znika już stąd, tych kartonów, co leżały, takich jakichś tam pierdół. No i ogólnie mówię, zaczynam się powoli ogarniać z tym wszystkim. W kuchni to samo, ale to już Wam chyba mówiłam. Nie będę gadać cały czas o tym samym. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? Ariana staje, po prostu jej ulubione zajęcie to jest stawanie. Zresztą ma za 3 dni, ma 8 miesięcy. Postaram się oczywiście filmik nakręcić z 8 miesiąca. I co? No i jutro będę miała ciężki dzień, dlatego mówię, nagrywam telefonem tak szybko, żeby Wam dać znać, co się dzieje. Podjadam sobie orzechy. I co jeszcze? I to wszystko chyba. Chcę trochę prasowania jeszcze dzisiaj zrobić. Dobra, kochani. A, stwierdziłam jeszcze, że chyba za bardzo chudnę. Nie to, że nie jem, bo jem cały czas. Jem cały czas i jem dużo. Ale nie wiem, czy to jest przez to karmienie. Po prostu ważę obecnie trochę mniej, chyba kilogram mniej niż ważyłam przed ciążą. I pomimo tego, że się dobrze teraz czuję, czuję się tak normalnie, jak się czułam, to jest taka moja mniej więcej standardowa waga, ale nie chcę chudnąć więcej, bo nie chcę być taka super chuda. Ale mówię, nie wiem, czy to jest po prostu karmienie piersią, czy no wszystko razem wzięte. I mówię, to nie jest to, że nie jem, bo jem dużo. Także tak.
Tak to właśnie wygląda. Jest pewien plan również z moim trenerem. Myślimy nad czymś. Nie trenowałam. Trenowałam z nim tylko 4 razy w sumie do tej pory. Wykupiłam sobie 10 sesji. Teraz, że byłam chora, to też nie mogłam. Tak to wcześniej raz w tygodniu. A tak to sama trenowałam. Pomyśleliśmy nad czymś, nad pewnym pomysłem, ale o tym Wam, znaczy wpadł nam pewien pomysł do głowy, ale o tym Wam opowiem troszeczkę później. Także wyczekujcie tego filmu. Życzę Wam miłego wieczoru i pozdrawiam. Pa, pa.